Pomysł na dobre życie, czyli jak ważna jest moc intencji Maliki Chopry. Czasem, gdy siedzę z zamkniętymi oczami we własnym domu, czuję, że odzyskuję łączność, nie tylko ze światem, ale przede wszystkim sama ze sobą. Skupiając całą uwagę na oddechu, czuję, jak chłodne powietrze przepływa przez nozdrza i dalej do brzucha, a później opuszcza moje ciało. Za każdym razem mnie to zachwyca. Czy pamiętacie, kiedy po raz ostatni zwolniliście? Zastanowiliście się nad sobą, swoim życiem i poczuliście satysfakcję z tego, co widzicie i gdzie jesteście? Czy może macie już swoją gotową mapę, dzięki której potraficie w tym chaotycznym świecie utrzymać się na powierzchni? Jeśli tak jak ja jesteście w drodze, to z pewnością i z pomocą może przyjść opowieść niezwykłej kobiety, Maliki Chopry. Zabieganej matki dwóch córek, bizneswoman, właścicielki odnoszącej sukcesy firmy, założycielki bloga i prezeski, córki znanego amerykańskiego pisarza, lekarza i filozofa. Wychowana w hinduskiej kulturze Malika, autorka pomysłu na dobre życie, działając bardzo aktywnie zawodowo, marzy, by doprowadzić do sytuacji, gdy media społecznościowe swą potęgą poprawią życie społeczeństw zamieszkujących naszą planetę. Ktoś powie: idealistka, marzycielka. Ja powiem: ogromny autorytet i inspiracja. Ta książka, podarowana mi kilka lat temu jako prezent urodzinowy przez siostrę, była jak iskra. Odmieniła moje życie, czyniąc je bardziej uważnym i spokojnym. W rodzinnym domu Maliki panowała ważna tradycja i codzienny rytuał. Po medytacji ojciec prosił, aby domownicy recytowali poniższy fragment. Jestem odpowiedzialny za to, co widzę, to ja wybieram uczucia, których doświadczam i decyduję o celu, który chcę osiągnąć. I to ja proszę o wszystko, co zdaje się mnie spotykać oraz otrzymuję to, co prosiłem. Po tej recytacji rozmawiano o pragnieniach i planach na przyszłość. I choć z wiekiem się one zmieniały, jedno było stałe. Uczono każdego z domowników, by codziennie prosić o to, co podniesie jakość życia i sprawi, że dana osoba poczuje się kochana, szczęśliwa, bezpieczna i świadoma celu, do którego zmierza. Ta książka to tak naprawdę praktyczna mapa, która, jeśli tylko chcemy, może prowadzić nas od myśli do działań i rezultatów. Najważniejsze jest uświadomienie sobie intencji. Każdy z rozdziałów poświęcony jest jednemu etapowi tej drogi i stanowi kolejny element planu intent. Zasiej, obserwuj, ufaj, wyraź, pielęgnuj i działaj. Ważne, by gdy już zidentyfikujemy intencje, nie siedzieć z założonymi rękami, oczekując, aż się cudownie zmaterializuje. Kluczowe jest, by podjąć faktyczne działania na rzecz jej realizacji. Od czego zatem zacząć? Zbliża się wiosna. Warto zasiać ziarenko w ogrodzie lub w donicy ustawionej na parapecie okna po słonecznej stronie domu. Codziennie podlewać i wystawiać na promienie słońca. A gdy już ziarno przeistoczy się w wyjątkową roślinę, codziennie zachwycać jej pięknem, intencja, podobnie jak ziarno stanowi zalążek szansy, ma zaskakujący potencjał, aby rozkwitnąć. Zanim ktokolwiek pomyśli o swoich intencjach i tym, czego pragnie od życia, musi odkryć to, co znaczy być obecnym. To ćwiczenie może okazać się bardzo pomocne. Ziarno może zostać zasiane w każdej chwili, gdy tylko podarujemy sobie odrobinę czasu. Malika Chopra z ogromną szczerością i pasją kreśli w tej książce mapę drogi, bardzo użyteczną i niebywale pomocną. Przypomina nam, że mamy w sobie wewnętrzny kompas, swoją intuicję, która krok po kroku wskazuje nam drogę do realizacji pragnień. Świadomie wybierajmy, na czym koncentrujemy swoje myśli. Tam, gdzie nasza uwaga, tam zachodzą zmiany. Tak jak z ziarenkiem, które zasiane i pielęgnowane przeistacza się w piękną roślinę. To właśnie intencje pozwalają nam żyć takim życiem, jakiego pragniemy. To dzięki nim stajemy się bardziej świadomi obecności ludzi, którzy mogą nam służyć pomocą i korzystamy z nadarzających się szans i okazji. Problemy, trudności, rozczarowania, wyzwania będą zawsze. Żyjmy dla innych, ale żyjmy też dla siebie, bez chęci bycia samolubnym. Bądźmy dla siebie częściej priorytetami, nie zapominając, że droga do życia zgodnego z intencją obfituje w przeszkody, dziury, złapane gumy i objazdy.
na liście przystanków nie ma doskonałości. Warto, by jednak droga nie zamieniła się w autostradę, a była mało uczęszczaną, spokojną, wiejską ścieżyną, pełną pięknych widoków. Ja, podobnie jak autorka książki, usilnie wierzę, że jest dla nas nadzieja, abyśmy mogli wieść bardziej znaczące, inspirujące i radośniejsze życie.